Proszę Państwa, biblioteka jest kobietą. To jest miejsce do czytania różnych książek. Lubię bibliotekę i lubię wypożyczać książki w tej bibliotece. Lubię czytać i bardzo lubię tutaj być. Czy każda z tych tutaj wielkich gablot nie kryje w sobie takiego Chopina walcu? Jesteśmy teraz w tej części miasta, która żyje całą dobę. Możemy zobaczyć pierwszy plac, właściwie odbudowany w połowie XX wieku, właśnie po zniszczeniach II wojny. Dziecko, takie, które ma do czynienia z książkami, zupełnie inaczej funkcjonuje. Byłam tym molem książkowym od zawsze, zawsze dużo czytałam i dzieci tak samo udało mi się zarazić właśnie tą pasją do czytania. Jest spotkanie z książką, jest czytanie, jest rysowanie, klejenie, wycinanie, a dziecko to bardzo lubi. I zresztą nie tylko ona i inne dzieci, które są na spotkaniach. Biblioteka, mimo że pozornie jest to miejsce spokojne, gdzie panuje cisza, to dla mnie właśnie było to kumulacja bodźców, nie tylko wizualnych, zapachowych, dotykowych. I tak to traktuję do dziś. Te rzędy, ten rytm książek na regałach, to jest coś, co mi w głowie chodzi i absolutnie nie czuję się tam spokojnie. Nie, ja tam przychodzę na polowanie, przychodziłem na polowanie. Książki graficzne bardzo mnie interesują tutaj w tej bibliotece, bo to jest duży właśnie zbiór, jeden z największych w Szczecinie, to mnie bardzo cieszy. Tutaj cieszę oko obrazkami z nowel graficznych, czyli z komiksów, których jest tutaj najwięcej w Szczecinie. Krzesło w piekle to jedna z większych antologii komiksu polskiego, też taka duża forma graficzna. No na pewno więcej niż trzy korzyści, lepsze wysławianie się, lepsza komunikacja i może większa otwartość. Nie zawsze w kinie możemy zobaczyć to, co nam w duszy gra. Ile razy się tak zdarzyło, że książka, którą pani przeczytała, inaczej ją pani sobie w swoich myślach wyreżyserowała, niż to, co pani zobaczyła na ekranie, prawda? Dla mnie kontakt z książką to jest nie tylko jej czytanie, ale również dotyk papieru i jej zapach. Nie wyobrażam sobie, szczerze mówiąc, nigdy tego nie robiłem do tej pory, czytania e-booków. Ja muszę mieć papier w ręku.